Алекс Подсохин представляет фильм Йогена Стала. Заняли и не шевелимся. Leżymy bez ruchu. Czekamy i rozglądamy się. Głowa luźno, zwierzę nam może się pokazać za sekundę albo za dwa dni. A jak zgłodnieje, przegłodzisz się. A siku, nie schodząc z drzewa, to wolę już zostać Zorro. A ja czerwonym mścicielem. A ty, Losza? Czunga wielki wąż? Jaki wąż, to nasz aniołek. Zapraszam żołnierzy na obiad. Jemy bez Lioszki. Dlaczego? Jest zajęty. Jak zajęty? No a barszcz? A burszcz? Rób co chcesz, ale za minutę ma to być i zjeść zupę. Według rozkazu. Pomocy. Trzy lata wcześniej. Słyszysz mnie? Sirioża do wąwozu, my z Brzozą tędy. Ruszamy. Ochraniaj mnie. W rolach głównych. Wracaj. Stój, rozkazuję ci. Stój, dokąd?
Dobić. Pozostali spoczni. Szybko. W moim oddziale nie toleruję mądrali. Porucznik Ronin nie wykonał rozkazu. Zabawił się w Rambo. Zawiódł oddział. Nie wsparł ogniem z karabinu maszynowego. Zabili mu brata. I co z tego? Temu też zabili brata. Żołnierz musi wypełniać rozkazy. Jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale za cały oddział. Do cywila z nim. Wystarczy mądrali w wojsku. 10 minut na zebranie gratów. Niepotrzebne spalić. Spocznij. Rozejść się. Bracie. Współcześnie. Oczywiście rozumiem. Nie biorę dla siebie. Potrzebuję pieniędzy na projekty. Wszystko dla dobra społeczeństwa. Oczywiście. Poczekam. Wania! Nie wpuszczaj tego dupka. Ciśnij. Co się z tobą dzieje? Przydusi, wyprzedzaj. Widzisz, że rozmawiam. Tego też wyprzeć. Przepraszam. Bez demagogii, proszę. Naród prosi, ludzie oczekują pomocy, współczucia. Musimy zrobić wszystko. Co ty dzisiaj wyrabiasz? Mówię ci przecież, ciśnij, nie da się wyprzedzić. Nie moja wina. Podejdź tu, gnojku. Dawaj dokumenty. Zostaw, sam sprawdzę. Co się rzucasz? Chyba masz dobre ubezpieczenie. Nie wiesz, chojra, kim jestem? Robi wrażenie. I co? Nie wiem. Może autograf poproszę, albo pokłony złożę. Żartujesz sobie? Zmuszę cię, kupisz mi nowy samochód. Daj spokój. Nie umiesz prowadzić, to się nie pchaj za kółko. Przecież sam pan... Co sam? Powiedziałem, nie umiesz nie prowadzić. Bawi cię to? Zapalimy, sługo narodu? Twój szef to dupek. Ale ty nie musisz się stawiać. Przepisy obowiązują wszystkich. Kazali mu zdjąć koguta, bo się tak rozwrzeszczał. Nie ma co zwalać na przepisy, praw fizyki nie zmienisz. Poradzisz sobie? Jadę. Pilnuj szefostwa. Kto będzie za nas myśleć? W piekle cię znajdę. Kim ty jesteś? Zorro. Jestem Zorro. Czego stoisz? Gdzie byłeś? Widzisz, co narobiłeś? Do auta i ruszaj. Witaj, byku. Pokaż się. Przybrałeś na tym amerykańskim dzikcie. Spójrz na siebie. Ciągle na diecie. Chodźmy. Co słychać? W porządku. W ubiegłym roku dali kapitana. Robota marna, ale jest wesoło. Cóż, Zorro czuwa. Mam już 193 zatrzymania. Jak dojdę do 200, trzeba będzie urządzić bankiet. Nie spieszę się. Forsy może nie starczyć, ani wątroby. A co u ciebie, bracie? W porządku, służę.
Służba, nie drużba. Batia ciągle taki srogi? Początkowo byłem na niego zły, ale mi przeszło. Trochę za nim tęsknię. Zabili go 2 miesiące temu. Snajper go trafił. Na długo przyjechałeś? 2 tygodnie. Wpadniemy do restauracji, zjemy coś. Daj spokój, nie warto. Bez dyskusji, prawie jesteśmy. Postawię coś dobrego. Nie bój się, to nie nalot. Przyszliśmy na obiad. Chodzi o to, miło panów gościć. Który stolik? Poprosimy ten na środku. Przynieś coś do picia. 2 amigos. Co to za kurnik? Właściciel ma sprawę karną. Amerykę chciał tu robić, stolicę okradać. Nielegalne kasyno otworzył. Hula po mieście, nie możemy go dopaść. Korupcja, jednym słowem. W wojsku prościej. Bez dyskusji. Przy bandziorach też jest robota. Wypijmy za spotkanie. Niedawno 2 się napiło i zaczęli do siebie strzelać. Siedzimy sobie kulturalnie, a moglibyśmy... Schowaj. Sam schowaj. Tego też. Co kombinujesz? Zapomniałem, jak ten wasz Banderas się nazywa. Żelapago, Delapago, Galapagos, czyli żółw. Za szybkość, czyli za błyskotliwość, tak go nazwali. O kim pan mówi? Nie wiesz? A ten tam, średniego wzrostu, ponad 2 metry, łysy, twarz uduchowiona, niczym morda Koli Wałujewa. Wszystko trzeba robić samemu. Siedzi po środku. Na pewno, on trudno pomylić. Co gada? Tłumacz. Mówi, że jeśli nie schowa pan broni, będzie musiał pana zabić. Powtórz mu, żeby wszyscy położyli się na podłogę. Inaczej zacznę strzelać. Tak mniej więcej wygląda moja robota. Tak bez uprzedzenia, braciszku? Mogli nas załatwić. Na wojnie też mogli. Jakoś się nie skarżyłeś. Byłeś i zostałeś pajacem. Dobra, już nie wkurzaj się. Za 5 minut będą tu antyterroryści. Może trzeba było poczekać. Do cholery z nimi. Będą się czaić potem 3 godziny negocjacji. A tak, tanio i sprawiedliwie. Klasa. Co, łysy? Stać, nie ruszać się.
Jak to się zakończyło? Przyjechaliście, a tu posprzątane. Fajnie, zacząłem urlop. To ty, Sierża? Nie, Puszkin. Spokojnie, chłopaki. Dobra robota. A tego byczka zabierzcie. To kto? Mój brat. Podobny. Witam. Nieźle się zabawiliście, co? W ruletkę graliście? Policzyłeś ich? 5 trupów, 6 się wyliże. 199. No i co? Jeszcze nie imprezujemy. Załatw to wszystko beze mnie. Nie ma sprawy. Brat do mnie przyjechał. Gdzie Swietka? Bóg wie. Teraz emo czy goth nie dojdziesz. Brat marnotrawny wrócił. Wspaniale, ależ urosłaś. Mam urlop. Myślałam, że odszedłeś. Ale obciach. Co to za język? Dobra już, starzy rozbójnicy, trzeba było wcześniej wychowywać. Teraz za późno. Zrozumiałeś? Rozumiem. Spadam, ustawiłam się na cięcie w sieci. Czekają na mnie. Przetłumacz, bracie. To jakieś gry komputerowe. Idziemy. Po 50 do kuchni. Zamiast się kłaść pod kulę, pomyśl o siostrze. Dokładnie, trzeba było postawić jej piwko. Myśmy tak przyhamowali. Szczerze ci zazdroszczę. Tam wszystko jest jasne. Tu swoi, tam wrogowie. Wracaj. Ładnie poprosimy, to przyjmą. A komu miasto zostawię? Nie, ze mną bałagan, beze mnie to w ogóle. Zapomniałem, że wszystko trzyma się na tobie. Tu wszystko trzyma się na silinę. Przybył obiekt, przygotuj się. Zrozumiałem. Bądź gotów. Witam pana. Co za spotkanie. Można? Niech snajper spojrzy dwa piętra wyżej. Proszę sprawdzić pomieszczenie dwa piętra wyżej. Nie zabiję pana. Proszę przekazać Kutowowi, że jestem rozczarowany. Jeśli nie przestanie mnie prześladować, obrażę się. Lepiej sam do niego zadzwonię. Wstawaj. Proszę wstać. Czy jesteśmy tak zaprzyjaźnieni, że pozwala pan sobie kłaść rękę na moich plecach? Radzę, młody człowieku, nie tykać nieznajomych. To nie elegancko. Nie strzelaj. Proszę, nie strzelaj. Obudziłeś się. Trzymaj. Klina. Jak pan tu... Jak wszedłem? Pułkownik służb potrafi otworzyć każde drzwi. Słyszałem, że wczoraj zrobiliście z bratem kipisz Meksykańcom. Będzie miał problemy? Słyszałem, nie dostałem raportu. Wyciszymy sprawę.
Ale jeśli nie przestanie bawić się w Zorro, poniesie wszelkie konsekwencje. Z kulką włącznie. Przekażę, ale zna pan brata. Wiem. Budź się, myj, golnij sobie. Jedziemy do mnie. Mamy do pogadania. Chodź, siadaj. Przejdźmy od razu do rzeczy. Proponuję robotę. Jaką? Taką jak dawniej. Zabijać. Jakieś szczegóły? Bardzo proszę. Pierwszy z brzegu, znany ci już obywatel Meksyku, Pedro. Handluje bronią, kontrabanda, narkotyki. Ostatnio zarąbał maczetą kochankę. Kochał się, rozumiesz? W przewodzie pokarmowym naszego miasta, nie ci to wytłumaczyć, może na stopniach wojskowych, ten latynos to starszy sierżant, nawet nie oficer. A ten marszałek to już Suworow. Ma coś z oczami? Albinos. Pseudonim Wampir. Nie tylko z powodu wyglądu. Hrabia Dracula przez 400 lat nie wymordował tylu, co ten przez ostatni rok. Mam go zabić? Byłbym zarozumiały, potwierdzając. Taką pracę ci proponuję. Żebyś nie myślał, że w cywilnej służbie jest łatwiej. Muszę się zastanowić. Zastanów się. Już? Zastanowiłem się. Nie. Dlaczego? To bagno. Walczę z konkretnymi wrogami. Ci tutaj to cywile. Źli czy dobrzy, to bez znaczenia. Nie mam prawa decydować o ich losie. Nie oczekiwałem innej odpowiedzi. Poczytaj. Dane za ostatni rok. Zabici, ranni, zaginięci. To tylko czubek góry lodowej. A ile przez narkotyki odeszło? To jest twoje ukochane społeczeństwo. Wybierasz się na wojnę? Ona jest tutaj. I my ją przegrywamy. Na prawo? Bez sądu, bez śledztwa zabijać ludzi? Czym różnimy się od tych bandytów? W porządku. Zapomnij o tej rozmowie. Тогда забудь все, о чем мы здесь говорили. На вот. Покаж при выйти. Вы уж извините. Przepraszam. Ты извини. То ты вибач. Забудь. Запомни по просту. Mamy snajpera? Jasne. Rozumiem. Co dalej? Plan jest taki. Załatw, żeby wypuścili z więzienia tego latynosa, którego z bratem przestrzeni. Chłopakowi w dupie gra chorobliwe poczucie sprawiedliwości. Zobacz, jakie mamy sądownictwo. Sam się zgłosi. Sam k nam zaprosicie. A jak nie? Будем валить. Przydusimy. Za dużo wie. О, брата. Cześć, bracie. Здорово. Давай, на. Siadaj, łykniemy. Как дела? Co słychać? Нормально. В порядке. Уволился с работы. Zwolniłem się. Так обычно. Jak zwykle zresztą. A co tak? Dlaczego? To jak to tak? Tak wyszło. Nakatiło. Don Pedro, pomyśl. Pamiętasz tego Don Pedra? Odpuścili tego. Wypuścili gnojca. Sukins. Mordy protokolarne. O co pracuje? Dla tych paru groszy? To poszło na wrzut tak, jak radne państwo. W dupie mam takie państwo. Złożyłeś podanie? Złożyłem. Zwolniony na własną prośbę.
Nie jestem tam nikomu potrzebny. Tak napisał. Tak napisałem. Ja znam. Rozumiem. Dokąd idziesz? Zapalić. Pal tutaj, nie wygłupia się. Савелий Андреевич. Да, добрый вечер. То я, добрый вечер. Вы про Сергея знаете? Слышал пана Сережа? А вы можете как-то повлиять, чтобы заявление забрали? Не обязательно. Подание без консеквенций. Ничего не слышал. Добре, в порядке. Да-да, конечно. Так, очевидно. Он завтра... Утро препросит. Он завтра придет и извинится, я с ним поговорю. Погадам с ним. И еще, Савелий Андреевич. Еще одно. Я согласен. Сгадзамся. Nie dostałem maczety. Może być to? To już było. Poczekaj. Włącz podgrzewacz. Niech się rozgrzeje. Ронин Алексей Романович. Я изучил Przeczytałem pana życiorys. Robi wrażenie. Выглядит впечатляюще. Вы мне кажется, вполне пригодным, чтобы самостоятельно заниматься разработкой. Może pan samodzielnie przeprowadzać operację. Nie myli się, prawda? Nie знаю. Nie wiem. Стихи писали когда-нибудь? Układał pan wiersze? Ну, в школе. W szkole. Słabiutkie. Значит, что-то творческое. Więc ma pan duszę artysty. Настоящая. Dobrze wykonana operacja jest jak poezja. Jak poezja. Aleksiej. Pana pseudonim Sław. Thank you.
No ładno, Bóg z tym Bentley. Bóg z tym Bentleyem. Ale może barsz byś mi ugotowała? No choć raz. Chociaż raz. Na dobry początek. Jaki barsz, jaki Bentley? No jaki? Jak to jaki? Srebrny oczywiście. Czy ofiarował ci już ktoś luksusowy samochód? Powiedz, chcesz inny? Może różowy? No ładnie, ja nie promaszyłem. Dość o samochodach. Umiesz ugotować barszcz? Nie. Niestety, tylko piwo. Niemka, co? Jesteś Niemką? W połowie. Ja, Lyosza. Lyosza? Karina. Izvini. Przepraszam. Da. Słucham. A wy gdzie? Gdzie pan jest? Jana Ryliewa. Jana Ryliewa. Pan na Pestela? Jasna. Papu, rozumiem, dekabryści się pomylili. Da, nie, ja sam dobiorę się. Dziękuję, sam dotrę. Zwróćcie uwagę, komu trzeba. Cześć. Idziemy? Witaj. Kto to? Lyosza. Bentleya mi sprezentował. Nieźle. W takim razie chodź z nami. Dokąd? Tam. Idziemy. Fajnie. Tak, tak, tak. Wszyscy są po rozgrzewce. Posłuchajmy, co macie do powiedzenia. Karineczka, jesteś od niedawna. Zapraszamy, opowiedz o sobie. Idź, odwagi. Co tu się dzieje? Patrz, powinno cię zainteresować. Będzie opowiadać. Co opowiadać? Zobacz. Zasnął pan? Słucham? O co chodzi? Jestem zajęty. W środę dostałem się do wszystkich danych. Przeprogramowałem je. Wypasiony komputer sobie sprawiłem. Akustyka 9.1. Obiekt siedzi przy komputerze, trzecie okno od lewej. Cholera. Pogadamy później, teraz grozi mi śmierć. Cześć. Конечно, могу. Oczywiście, mogę. Через полчаса нормально? Za pół godziny? Хорошо. Dobrze. Хорошо, давай. W porządku. Co ci się tutaj nie podoba? Nieprawda, podoba mi się. Dlaczego nie tańczysz? Nie umiem. Jak to nie umiesz? Każdy potrafi. Dlaczego stoimy? Idziemy tańczyć. Tu się nie gada, tu się tańczy. Naprawdę? Powtarzaj za mną. Spróbuję. Co robisz?
To nie to. Właśnie tak. Opa. A tak? Co pan robi? Przepraszam. Spodobała mi się. Piękna broń. Wszystko w porządku? Tak. W porządku to jest wtedy, gdy wszystko jest w porządku. Jak się nazywa? Kto? Zresztą, jakie to ma znaczenie? Coś panu poradzę. Tacy jak my nie powinni wiązać się uczuciowo. To niebezpieczne dla pana, dla misji, dla pana wybranki również. To sprawy osobiste. To była rada. Pan mnie nie posłuchał. Kiedy wykorzystają waszą dziewczynę, będą pana szantażować. Proszę przypomnieć sobie moje słowa. Oczywiście. Wspaniale. Wróćmy do naszych spraw. Mam nadzieję, że według pana Petersburg nie jest rajem, a Moskwa hieną ognistą z 9 kręgami piekła. To piękne miasto. Kiedyś było. Pamiętam ze szkolnej wycieczki. Pojedzie pan jutro. Pospaceruje, pozna miasto. Proszę wybaczyć, to wyjazd służbowy? Nie, ale może się przydać. Proszę zabrać dziewczynę. Dziewczynę? A zasada, żeby nie łączyć życia prywatnego z zawodowym? Gdzie haczyk? Dłużej będziecie ze sobą, szybciej zerwiecie. Zrozumiałem. Dziękuję, zrozumiałem. Prywatna. Na razie. Dzień dobry. Mówi pan po niemiecku? Czasami. A pana niemiecki? Jak u wszystkich.
Szkoda. Język to system kodowania komunikacji między ludźmi. Wszystkiego, co wokół nas. Im więcej tych systemów pan zna, tym łatwiej poruszać się po otaczającym świecie. To ważne. Zgadzam się. Nasz cel. Karl Popper. Bardzo niesympatyczny człowiek. Czym się zajmuje? Bierze brudne pieniądze na dużą skalę. Za pół godziny ląduje w Moskwie. Wieczorem spotyka się z ludźmi wampira, który chce przejąć akcję niemieckiego koncernu samochodowego. Jeśli do tego dojdzie, pieniądze wyciekną z kraju i już nigdy nie wrócą. A gdyby włożył pieniądze w krajowy biznes? Dostałbym medal za odwagę. Wszystko jak zwykle? Nie. Chcemy z nim porozmawiać. Przekonać, że z niektórymi klientami nie należy robić interesów. Po co ja? Żaden ze mnie negocjator. Kiedy argumenty zawiodą, sięgniemy po siłę. Witaj. To pan Ludwik. Dzień dobry. Pójdę się zameldować. Wyskoczymy gdzieś razem? Polecono mi pewien klub niedaleko stąd. Z przyjemnością. To świetnie. Zamówisz coś do jedzenia? Muszę przerzucić dokumenty. Smacznego. Dziękuję. Co podajecie? Na co masz ochotę? Jakiś koktajl. Mojito, proszę. Woda bez gazu. Naprawdę? Jest pan Niemcem? Nie całkiem. Długa opowieść. Rosja i Niemcy są w pewnym sensie podobne. Według mnie całkowicie się różnią. Charakterystyczne cechy urody. Pan typowy Niemiec, ja typowy Ruski. Niemcy też są pełne paradoksów. Z jednej strony dały światu wielkich filozofów, doktora Goebbelsa, a z drugiej... Tak, ma pan rację. Patrząc na urodę niemieckich kobiet, trudno nie zostać filozofem. Z rosyjskich genów powstaje takie cudo jak Karina. Prawda, słoneczko? To było niepotrzebne. Niemieckie kobiety... Czego nie można wytłumaczyć, lepiej przemilczeć. Wypijmy za niemieckie kobiety z rosyjskimi genami. Pani zdrowie. Zostawię cię na chwilę, dobrze? Posiedzisz tutaj? Przepraszam. Na chwilę panią opuszczę. Muszę się z kimś przywitać.
Wiedziałem, że się pan pojawił. Mogę panu poświęcić 10 minut. Mam spotkanie z kontrahentami. Bardzo się cieszę ze spotkania. Nie mogę się odwzajemnić. Szkoda, tyle lat minęło, a pan ciągle się dąsa. Nie znalazł pan spokojniejszego miejsca? Po co? Dużo ludzi, więc możemy nie obawiać się ekscesów. Nikt nie podsłuchuje. Zawsze spotykam się w takich miejscach. Wie pan, dlaczego tu jestem? Domyślam się. Przy całej sympatii muszę panu odmówić. Wal się. Co się dzieje? Anioł. Jeszcze pan żyje tylko dlatego, że stoję na linii strzału. Kiedy odejdę, pan będzie następny. Nie wyobrażasz sobie, sukinsynu, ile mnie kosztuje, żeby tego nie zrobić. Daj najmniejszy powód. Niech wampir zainwestuje przez ciebie pieniądze, a będę się cieszył jak dziecko, kiedy znajduję pod choinką kolejkę. Zgadzam się. Nie licz, że skończysz tak szybko i bezboleśnie jak oni. Zgadzam się. No jak? Zaczęłam się denerwować. Pójdziemy już? Za dużo ludzi. Ludwik się nie obrazi? Czeka przy wyjściu. Dwie rzeczy nie przestają mnie zadziwiać. Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Poetyckie? Nie ja to wymyśliłem. A kto? Zadziwia mnie pan. To Immanuel Kant. Szczęścia z pana. Wiem. Jest bardzo utalentowany. Mam na myśli Liosze. Kant zresztą też. W pewnym sensie są podobni. Obaj mają subiektywny światopogląd. Co pan wie o moim światopoglądzie? Zejdźmy ze mnie. Nie gniewaj się. Chciałem kupić pierścionek. Jaki rozmiar? Jak na mały palec, albo jeszcze mniejszy. Rozumiem. Obiekt minął 17 kilometr. Za 5 sekund pojawi się w polu widzenia. W którym samochodzie jest obiekt? W ostatnim. Nie, sekundy. Thank you.
вижу. Видзе. Зараз го здейме. Змяна. В чем дело? О что ходи? Новый рассказ. Есть? Так есть. Взять объект живый. В який способ? Виконуєте розказ чи мендуєте, що то неможливо? Так є. Прошу о дозволення виконання завдання. Виконай. Widzisz to? Pędzą. Co jest? Chałturka będzie. Rozumiesz coś tego? Widziałeś? Ale chałturka. Nie dożyjemy do emerytury. Trzeba to pilnie zameldować. Uzbrojeni złamali przepisy drogowe. Zwariowałeś? Po co nam to? A meldunek? W dupie. Wysiadaj. Wracamy do wiadomości. Pojawiły się nowe fakty związane z przestępstwem. Kamera sfilmowała uczestnika napadu, deputowanego Barsukowa. Ranny ochroniarz zeznał, że napastnik został postrzelony w rękę. Brak dalszych informacji. Cześć. Cześć. Co słychać? Jesteśmy razem już 3 miesiące. Słoneczko, dobrze już. Zmienimy to. Chodź gdzieś do restauracji. Ani razu nie spytałam, czym się zajmujesz. Koteczku mój, umówiliśmy się, że nie będziemy o tym rozmawiać. Powiedz, co ty robisz. Proszę cię. Kotku. Słonko, zabierz swoje rzeczy i wyprowadź się. Dlaczego? Poczekaj. O co chodzi, kochanie? Nikomu nic nie powiem. Nie mogę dalej z tobą żyć. Ja nie mogę z tobą żyć. Dlaczego? Nie rozumiesz? Zabijasz ludzi. Bandytów. To ludzie. Żyli, marzyli, kochali kogoś. Kim ty jesteś, że decydujesz o ich życiu lub śmierci? Żyć lub nie.
Ładny krawat. Dziękuję. Pół roku temu byłem w Hiszpanii. Odwiedziłem Muzeum Inkwizycji. Oglądałem narzędzia tortur. Obśmiałem się. Hiszpański trzewiczek, żelazna dziewica, bocian. Same głupstwa. Wystarczy znać czułe miejsca, żeby wydobyć informacje. Na przykład z tym długopisem. Tej ruczki. Ja znaję, że wy mnogim obiadam. Wiem, że ma pan dług wdzięczności wobec wampira. Ja znaję, że wiem, że się pan go boi. Że w żadnym wypadku nie odpowie pan na moje pytania. Nic nie wiem. Proszę o wybaczenie. Sądził pan, że skończyłem, a to dopiero początek. To niekulturalnie przerywać komuś. Prawda? Nie, 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 do diabła tak. Dziękuję panu. Kontynuujmy. O czym to mówiłem? Wampir sfinansował pana kampanię wyborczą. To fakt. Bezwstydnie lobbuje pan w jego interesach. To fakt. Wie pan, gdzie obecnie przebywa wampir? To też fakt. Świat jest pełen faktów. One go tworzą. A więc, gdzie jest wampir? Mamy nowe wiadomości. Są złe. Zapomniałem pióra. Weź moje. Wiemy, gdzie jest wampir, ale nic nam to nie da. Dlaczego? Ukrywa się w piwnicy świetnie chronionej rezydencji byłego generała. To nie piwnica, to schron atomowy. Filmują go świetnie wyszkoleni ochroniarze. Nie mamy zgody na szturm. Nie ma jak się do niego dobrać. Możliwości są zawsze. A dobre wiadomości? Nawet bez naszej pomocy niedługo opuści ten świat. Szczegóły? Nieoperacyjny rak płuc. Ostatnie stadium. Ile? Od 2 do 6 miesięcy. Niedobrze. Dlaczego? Jeśli zginie nagłą śmiercią, organizacja się posypie. Zaczną dzielić stołki, będą się wyrzynać. A tak, ze względu na stan zdrowia, przekaże swoją władzę. Komu? Bóg to wie. Jednym słowem, należy zlikwidować natychmiast. Im szybciej, tym lepiej. Proszę o zwolnienie ze służby. Bardzo proszę nie mieszać życia osobistego i pracy. Wasze rozstanie powinno pana wzmocnić, a pan chce w najważniejszym momencie zdezerterować. Skąd pan to wie? O swoich ludziach muszę wiedzieć wszystko. Rzuciła cię baba. Każdemu się zdarza. Robota nie może ucierpieć. Nie chcę już zabijać. Sierżancie Ronin, jesteście żołnierzem czy fryzjerczykiem do cholery? Nie kazałem wam zabić żadnego człowieka. To nie są ludzie. Nie chcę. Sumienie się obudziło. Jeśli zostawimy te kanalie przy życiu, co sumienie ci podpowie? No? Anioł się znalazł. Skrzydła nie przeszkadzają ci, kiedy przez drzwi wchodzisz? Aureola nie uciska? Mahatma Gandhi, pacyfista. To stojowiec niedorobiony. Mandela Dalai Lama się znalazł. Wybrał sobie czas. Zrobimy tak. Załatwisz głównego i znikaj w cholerę. Jedź swoje grzechy odkupić. Jasne? Tak jest. Są pytania? Plan domu. A schemat kanalizacji wodnej? Chcesz się rurami tam dostać? Nie zupełnie. Ale mam pewien pomysł. Jest jedna myśl. Thank you.
W porządku, bak pełny. Witaj, Losza. Czekałem na ciebie. Plan jest taki. Załatw, żeby wypuścili z więzienia tego Latynosa, którego z bratem przyskrzynili. Chłopakowi w dupie gra chorobliwe poczucie sprawiedliwości. Zobaczy, jakie mamy sądownictwo. Sam się zgłosi. Jak nie? Przedusimy. Za dużo wie. Specjalistyczny podsłuch wyłapuje drgania okiennych szyb. Bardzo pożyteczne. Za późno dostałem te taśmy. Zmieniłem Meksykańca na farsz. Myślałem, że sypną. A to Kotow ciebie urabiał. Zaskoczony żołnierz? Wszystkie wojny wybuchają z powodu różnicy interesów. Ty jeden walczysz o sprawiedliwość. Nie sam. Poczekaj jeszcze chwilkę. Dokąd się spieszysz? Kotow nie tylko chce mnie zabić. Chce zająć moje miejsce. W sejfie znajdziesz materiały. Nie stanowią dowodów w sprawie, ale tobie odpowiedzą na wiele pytań. Wszyscy, których zlikwidowałeś, to konkurenci i wrogowie Kotowa. Prymitywne to i nudne. Dużo pięknych słów, a tak naprawdę zagryzają się nawzajem. Wiesz, co różni mnie od twojego szefa? Dużo złego zrobiłem, ale nie wykorzystywałem do tego państwa. Nie potrzebowałem tych urzędników. Coś ci powiem. Jeśli istnieje piekło, to w różnych kotłach będziemy się smażyć. I to cieszy. Dobra, wykonuj rozkaz i wracaj do domu uspokoić swoje sumienie. Jestem zmęczony. Po co żyłem? Nie rozumiem. Załatwiłeś wampira? Zdążyłem z nim pogadać. Od dawna w tym siedzisz? Pół roku. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Po co? Głupek. Jestem Zorro. Co dalej? Nie wiem. Kotow to pułkownik służb, nie tylko. Wiesz, czym to grozi? Pogrzebem z orkiestrą, w najlepszym razie. Chyba nie chcesz walczyć z całym tym towarzystwem. Zapomnij o tym. Zabudź o tym dziele, bratan. Ja mówię ci.
Uwierzyłeś? Załatwimy tych drani. Zawsze o tym marzyłem. Spokój, po kolei. Powiem pierwszy. Pozwolicie? Nie ma już wampira. O pogrzebie pomówimy później. Mamy dwa wyjścia. Rozdzielamy się, działamy w starych strefach wpływów, albo wybieramy nowego kapitana. Już sobie załatwiłeś to stanowisko. Chcesz być sternikiem? Jesteś najmądrzejszy? Dosyć pyskówki. Ty i ty, wynocha. Widzicie, jak załatwili wampira. Nie chcę być następny. Wojny też nie chcę wszczynać. Mam wszystko. Nie marzę o lepszym życiu. Mam kandydata. Niespodzianka, chłopaki? Co u ciebie? Problemy rozwiązujemy. Rozwiążmy. Cześć. Dobry wieczór. Co powiesz? Gratuluję wykonania zadania. Za wcześnie. O co chodzi? Rozkaz brzmiał: likwidujesz głównego, jesteś wolny. Jestem żołnierzem, bezwarunkowo wypełniam rozkazy. Proszę wybaczyć, teraz kolej na pana. Żal. To przykre. Żal. Spotkamy się w piekle. Do zobaczenia. Zaczynamy. Wszyscy stać. Mam zakładnika. Gdzie jest Swietka? Gra. Gra? Powiedziałem, że gra. Mówi sierżant Ronin, kto dowodzi szturmem? Kapitan policji Łapin. Znam cię. Też cię poznałem, tylko dlatego żyjesz. Bracie, mam rozkaz was zlikwidować. Jak moje chłopaki? Wszyscy żywi. Strzelam w kamizelki. Daję ci minutę, wychodź. Nie będziemy strzelać. Nie poznaję cię, bracie. Zaatakujemy zgodnie z procedurami. Jeśli się wygłupicie, będziemy strzelać. Pomyśl. Pomyśl. Przechodzimy na zapasową częstotliwość. Pamiętasz, jak ojcu parę papierosów zginęło? Ukarał was, bo wiedział, że palicie. No, co? To ja je podwędziłem. Dobra. Zamykaj. Co to? Zobaczysz. Widzę, że się przygotowałeś.
Będą szturmować? Noże szturmować będą. Jakie masz układy z sąsiadami? Zobaczymy. Co się stało? Jakiś wybuch? Koniec gry, siostra. Zbieraj rzeczy. Cześć, co słychać? Przepraszamy, pobałaganiliśmy trochę. Muszę do góry, naprawi się. Ё-моё. Давай. Давай. Давай, быстро. Шибко. Yes. Браво. Сваливай. Змываемся. По своим каналам. Но где-то же он появляется. Szukajcie, uruchom swoje kanały. Gdzieś się pojawi. Żarcie będzie kupować. Dziewczyna z nim była. Poszukaj przyjaciółek ze szkoły. Maile przejrzyj. Odpowiem na wszystkie pytania, zacznę jednak od doświadczenia. W ostatnich dwóch tygodniach w różnych okolicznościach zginęło trzech wyższych oficerów MSW. Pułkownicy Gorowat, Savieliev i Wikoliev. Nie widzimy związku między tymi tragicznymi zdarzeniami. Wszystkie insynuacje prasowe, jakoby pojawił się tajemniczy mściciel, który likwiduje współpracowników służb, osobiście uważam za nieuzasadnione. Абсолютно безосновательно. Плохо работаем. Марне працуемы. Мне кажется, я вижу решение проблемы. Тебе кажется? Wydaje ci się, czy masz pewność? Mam pewność. Daję ci dwa dni. Zakopiesz tego bohaterskiego harcerzyka, albo sam zginiesz. Samego zakopać się zostawię. Najmocniej przepraszam. Obudziłem czy koszmary senne? Spokój. Odłożyć broń. Ten ładunek wystarczy, żeby wysadzić cały budynek. Więc lepiej mnie nie denerwować. Do wyjścia. Nacisnę guzik i mamy braterski grób. Dwie minuty na ewakuację. Szybko! Tak. Ja понял. Rozumiem. Спасибо. Dziękuję. Мне казалось, myślałem, że wybranek jest mądrzejszy. Савелий Андреевич, вы не могли бы зайти? Czy może pan wpaść do mnie za kilka minut? Już słyszałem, to blef. Na pewno. Савелий Андреевич. Uprzedzałem pana o szkodliwości stałych związków. Co to za maskarada? Dodatkowe zabezpieczenie. Zapomniał pan, że niepokonany żołnierz to martwy żołnierz?
Вот здесь. Не боюсь смерти. Смерти. Своей, да. Своей, а их? Их? Не рozumiem. Вы ему не сообщили? Не признала себя пани? Сентиментальная девчина. Держала. Зналасьвам на шапце при ушку. Срок 8 день. Поздравляю. Gratuluję. Может, всё-таки Может, однако зрути пан камизелка. Bo naprawdę wybuchnie. Chciałam ci powiedzieć. Teraz możemy porozmawiać. Ciszej, panienko. To jednak urząd. Gdzie kluczyk? W jego kieszeni. Trzeba było powiedzieć. Jeśli to będzie syn, niech zostanie kim chce, byle nie żołnierzem. Słyszysz? Biegnij, biegnij. Doigrałeś się. Szef. Szefie. Ty co? Co to jest? Opa! Ja! Czwarty miesiąc длится судебный процесс. Rozprawa w sprawie Siergieja Rodzina ciągnie się już czwarty miesiąc. Cała grupa ludzi była w skorie z agresywnej przestępczością. Я вам поясню, почему они стреляют. Предъявленные обвинения. Показывают грошовую зарплату, живут в особняках. Прокомментируют эту ситуацию. Заним западный вырок попросили мы о комментарь знанного адвоката. Ничего, что я просто. Не шкоди же заложен каск? Грасуя таки один. Прошу не жартовать. Хорошо. Я могу сказать, что полностью. Твердзе же уневиннение есть можливе. И вырок западне. Ну, конечно, будете все говорить об этом официально. А может проблема в том, что крохотная зарплата? On chciał stać Zorro. Chciał zostać Zorro. On stał. I został. Babac. A gdzie wy pieniądze weźmiecie? Tak nie bywaj. Prezydent podpisał dekret o zwolnieniach wśród najwyższych urzędników państwowych. Trwają prace porządkowe w ruinach gmachu MSW. Odnaleziono ciała pułkowników Ludwiga i Kotowa. Szczątków ciała Ronina, przypuszczalnego zamachowca, na razie nie odnaleziono. Długo lądujemy. Proszę wyłączyć notebook. Może obejrzy pan jakiś film. A co jaki?
На ваш выбор. Есть выбор. Есть какие-то пожелания? Ну что-нибудь. Byle bez strzelaniny. Да, конечно. Oczywiście. Хорошо. W filmie wystąpili